Czołem ludziska! Gramy dalej w Gods Will Be Watching. Teraz będzie chapter 5, więc szybko przechodzimy do rzeczy i teraz możecie kliknąć na przycisk na ekranie, żeby przejść od razu do gry, albo poczekać i zobaczyć, jakie będzie intro, bo przez intro przelecę szybko, gdyż teraz mam sposób na to, żeby przechodzić się szybko, ponieważ szybko tłumaczę i w ogóle jest fajnie. Także okej. Lecimy jak z katapulty. Klikacie, nie klikacie. 5, 3, 4, 3, 2, 1. Sru! Lecimy! Sru! Chapter 5. Legenda. Dobrze was wszystkich widzieć, całych i zdrowych. Wybaczcie pośpiech i brak czasu na odpoczynek, ale sytuacja jest krytyczna. Xenolifer? Tak. Co tym razem te dupki szykują? Ludobójstwo. Że co? Liam, to niemożliwe. Przestań wreszcie czcić tego terrorystę, sierżancie. Postawili dość klarowne żądania. Międzygalaktyczna Federacja musi porzucić niewolnictwo obcych, albo rozprzestrzenią wirusa Medusi na cały Gactus 7. Ale Gactus 7 jest jedną z planet o najwyższym współczynniku ludzkich niewolników. Co chcą niby zrobić? Uwolnić ich przez zabicie ich? Ani trochę. Od samego początku ścigają wirusa Medusi, gdyż wpływa on tylko na ssaki. Ich celem jest stworzenie wolnego świata dla obcych, tworząc planetę niemożliwą do zamieszkania przez ludzi. No dobra, zatem to powinno być proste. Niszczymy statek matkę Xenolaferów i problem rozwiązany. Te żądania przedstawili tydzień temu. Międzygalaktyczna Federacja odmawia negocjacji z terrorystami, a wirus jest w powietrzu od 37 godzin. Nie ma powodów do paniki, znam lekarstwo, możemy teraz wyprodukować antidotum. Niestety nie jest aż tak kolorowo. Xenolifer wynalazł genetycznie zaszyfrowaną mutację wirusa. Nazywają go Xenu Medusi i tylko oni posiadają antidotum. Jak dużo ludzi jest w niebezpieczeństwie? 4 miliardy. A bycie szlak, Liam! Wciąż są otwarci na negocjacje. Jeśli Federacja zgodzi się na ich żądania, wystrzelą antidotum do atmosfery Gactus 7. Federacja nigdy nie negocjuje. Dla nich Gactus 7 to tylko część układanki. Założę się, że nawet z tragedii potrafiliby zrobić propagandę. Zatem to chyba na tyle. Nie jesteśmy super ludźmi, Berden. Nie jesteśmy w stanie z niczego innego zrobić. Powinniśmy odpocząć i skupić się na tym, jak powstrzymać Xenolaferów w przyszłości. Nie! Ja to zrobię! Powstrzymam ich! Ocipiałeś! Pozwól mi lecieć z tobą, Berden! Nie, nie tym razem. To misja jednoosobowa. To samobójstwo! Powinieneś dawno przywyknąć do misji samobójczych, Jack. Kończę swoje kalkulacje. Powinieneś zderzyć się ze statkiem matką Xenolaferów w 2 godziny i 29 minut. Nie mam dokładnych danych co do spójności kadłuba tego statku, ale masz mniej więcej 32% szans na przeżycie zderzenia. Berden, nadal jesteś pewny, że tego chcesz? 32% to dar od bogów w obliczu ratowania 4 miliardów istnień. Okej, czy dobrze rozumiem? Masz zamiar wystrzelić się w kosmos, pilotując jednoosobowy statek kierujący się wprost na statek matkę, celując idealnie w laboratoria. Planujesz wykraść antidotum, a następnie manualnie wystrzelić je do atmosfery Gactusa 7? Dokładnie. I ty twierdzisz, że to nie jest misja samobójcza? Oczywiście. A co z faktem, że będziesz na rozpadającym się statku otoczonym siłami wroga? Znajdę jakieś wejście. Dziękuję za wszystko, Berden. Zawdzięczamy ci nasze życie. Przez bóle i cierpienia aż po sukces to był zaszczyt, sierżancie. Uff! Okej, Brandon, powiedz papa wszystkim, lecisz z sierżantem. Mój moduł SI pozwoli mi dowodzić droidorakietą, co umożliwi mi rozproszyć reaktywne czynniki antidotum w atmosferze planety. To oznacza, że nie powrócę na 100%. Jestem niezmiernie zaszczycony, mogąc służyć do samego końca. Żegnajcie! I to by było na tyle, jeśli chodzi o Brandona.
Okej, jesteś gotowy do drogi. Barden, gdy Brandon jest połączony z twoim kombinezonem, może dostarczać ci użytecznych danych podczas misji. Powinieneś teraz przynajmniej czuć się głupio przez te całe miesiące braku wiary w Brandona przed Sinekosem. O Jesus, Donald, jesteś takim rozgoryczonym nerdem. Po prostu postaraj się wrócić żyw, żeby uhonorować heroiczne poświęcenie Brandona. Tak, oczywiście. Sierżancie, leć i skop kilka ksenolajferskich tyłków. Jest brofist? Żegnajcie, drużyno. Kiedyś się spotkamy, w tym życiu czy następnym. Brandon, widzisz to? Kosmos. Nieskończone morze rozproszonego pyłu w olbrzymim welonie ciemności. Nie wiem czemu, ale ta zimna pustka jest jak dom. Ciężko nie czuć się całkowicie nieistotnym w obliczu całej tej ciemności. Rozważałeś kiedyś swoje istnienie, Brandon? Co znaczy dla ciebie istnieć w tak rozległej ciemności? W takim miejscu zastanawiasz się, co tak naprawdę znaczą dla ciebie 4 miliardy istnień. To tylko kolejna biała kropka. Jedna z miliona drobinek światła, która każda obojętna na los swoich mieszkańców. Miliony punktów światła tak daleko w przyszłości, że już od dawna są martwe. Dlaczego spędziłem całe swoje życie broniąc ich? Co tak naprawdę ochraniam? Spędziłem całe swoje życie walcząc i nawet nie wiem dlaczego. Prawdę mówiąc, nie pamiętam niczego poza walką. Nigdy nie miałem domu. Nie różnimy się od siebie aż tak bardzo, Brandon. Jesteśmy tacy sami. Ja też nigdy nie zaznałem dzieciństwa. Wygląda to tak, jakbym istniał tylko po to, by ratować świat. Ponownie i ponownie. Nie przez obowiązek, szacunek do życia, czy jakichkolwiek ludzkich wartości. Jestem jak Marvin. Po prostu nie potrafię przestać gonić za tym cholernym patykiem. To jest jedyna rzecz, która wydaje mi się prawdziwa. I tak długo, jak bogowie będą rzucać ten patyk, tak długo będę go z powrotem przynosić. Ten nic nieznaczący świat. No dobrze, teraz jesteśmy na planecie. Na tej dziwnej, pustynnej planecie. I teraz możemy tak naprawdę wykonać jakąś podróż w 4 różne strony. Tak naprawdę na samym początku nie ma żadnego znaczenia, w którą stronę pójdziemy. Ja, żeby było ciekawiej, przy swoim pierwszym przejściu robiłem kurs góra, dół i okazało się, że nagle coś się wydarzyło, ale okej, okay, bez spoilerów. Sami zobaczycie zresztą. O, jaka ściana. Teoretycznie możemy przejść tylko i wyłącznie w górę. Nikogo tu nie ma. A może to nie było rzeczywiście jakoś tak super losowo. Zamrażarka! Stać! Zidentyfikuj się! Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Czy ty przypadkiem nie nosisz kombinezonu Everduska? Tak, tam głowica... Miałem wypadek? Nie wiem, ser, jesteś na pustynnej planecie Legin w samym środku wojny. Walczymy dla Federacji, oczywiście. Rozumiem, jak mogę pomóc? Ser, dopiero co przeżyłeś coś, co powinno być śmiertelną, orbitalną katastrofą i chcesz mi powiedzieć, że jesteś gotowy do akcji? Słyszałem, że Everdusk jest pełen żałosnych nerdów. Ależ byłem głupi? Do czego zmierzasz, żołnierzu? Twoje insygnia świadczy o tym, że jesteś sierżantem, zatem technicznie rzecz biorąc przejmujesz dowodzenie i szczerze, jeśli twój kombinezonowy nadajnik wciąż działa, możesz nas wszystkich ocalić. Ocalić was? Jak? Jak wielu was jest? To dość zawstydzające, ale nasz pluton zgubił się na tej pustyni, a czasu na kontakt mamy 155 godzin. Okej, okay, dołączmy do twojego plutonu i śpieszmy się z powrotem. Ser! Ser, jakie jest twoje imię? Nie pamiętam, chwilowo zwraca się do mnie sierżancie. Co to za kolo? Ser, znalazłem go badając okolice. To sierżant Everdusku. Ser, jakimś cudem przeżył katastrofę swojego statku, który zderzył się z planetą. Zaproponował pomoc i faktem jest, że jego kombinezonowy nadajnik może nam się przydać. Jest wciąż sprawny, ser. To prawda, sierżancie? Pokaż mi tylko kierunek, a zrobię co w mojej mocy, by was tam zaprowadzić. To może być znak od bogów. Wydawało mi się, że jesteśmy skazani na to miejsce.
Jestem sierżant Abraham. To dla mnie przyjemność iść za twoim przewodem, sierżancie... Wystarczy, sierżancie. No dobra, dokąd zatem? Wiemy, że nasza baza jest na południowy wschód stąd, lecz ta pustynia jest zdradliwa. Rozumiem, ruszajmy, odpoczniemy, gdy zajdzie słońce. To może być problematyczne, sierżancie. Jedynym momentem, kiedy pustynię Legin dotyka ciemność, jest moment, gdy burze piaskowe zasłaniają słońce. Że kuźwa, co? Mówi, że na Legin nie ma nocy. Dwa słońca zapewniają maksymalną dawkę pustynności. Bardziej pustynna być nie może. Kapral Maslow urodził się tutaj. Koczownicze dzieci Leginu są twarde jak stal, więc lepiej, abyś posłuchał jego rady. Naszą najlepszą opcją jest zużycie możliwej jak najmniejszej ilości wody. Powinniśmy pić ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie krytycznym. Spanie pod gołym niebem to samobójstwo. Jeśli chcemy odpocząć, musimy znaleźć schronienie dające chłodny cień. Ach, no i jeszcze oczywiście jest kwestia, że bierzemy udział w masowej ucieczce przed wojną, której nie możemy wygrać. Powinniśmy wypatrywać patroli rebeliantów i obozowisk wroga. Tu do akcji wkraczają nasi zwiadowcy, którzy mogą zbadać teren przed nami, ale najważniejszy jest czas, miej to na uwadze. A co z twoją nogą? Da, ci dranie mi ją zabrali. A piasek pustyni sprawia, że wygląda to marnie. Jeśli czujesz, że musisz dokonać jakichś poświęceń, daję ci pełne zezwolenie. Możesz zacząć ode mnie. Sir, co do diabła? Nawet nie znamy tego typa. Stul japę i respektuj oficera dowodzącego, żołnierzu. Możemy być pozostawieni sobie na tej pustyni, ale będziemy nadal wykonywać polecenia. Możesz na mnie liczyć, sierżancie. Obaj możecie. Ta pustynia nie wybacza błędów, a przyjaźnie nikogo tu nie uratują. Przestańcie więc kwękać! Ruszajmy! No dobrze, szanowni państwo, więc to jest nasza ekipa. Ekipa, którą musimy się zaopiekować i dotrzeć do obozowiska, które gdzieś tu na tej pustyni jest rozbite. No i musimy donieść, że tak powiem, jak największą ilość tych ludzi tutaj. Prawda? Mamy doktora Toda, który tak naprawdę daje nam najwięcej informacji na temat siły, prawda, i pragnienia naszej ekipy. Jak widzicie teraz, wszyscy mają perfekcyjne statusy, więc nie ma żadnego problemu. Ci tutaj, te ludziki z bronią, proszę bardzo, ci tutaj typkowie, to są skauci, którzy mogą, że tak powiem, robić rekonesans po terenie, a cała reszta jest wojownikami, znaczy takimi, no, strzelcami, żołnierzami z krwi i kości, którzy mogą nam pomóc walczyć z tu różnymi tam dziwnymi ludźmi, których napotkamy po drodze. Także tak wygląda nasza sytuacja. Musimy dojść do kampu i odpalić oczywiście sygnał ratowniczy. Teraz widzimy, że nasz sygnał jest... The transceiver isn't getting anything. We are too far away. Jesteśmy za daleko, żeby cokolwiek odebrać, jakikolwiek sygnał. Ale wiemy. Mission status, o właśnie. Mamy 153 godziny do deadline'u. Kamp jest mniej więcej na southeast. O, from where we met. Okej, to się zmienia, bo poprzednio miałem northwest. Teraz jest southeast, czyli cały czas musimy się kierować na południowy wschód. Okej, okay. Teraz zauważam pewną losowość. Teraz już możecie zapamiętać sobie, że o, jest całkiem losowe. Mamy 17 racji wody, czyli 17 razy można napoić ludzi, 5 clips of ammo, 2 eksplozywcy i 3 shoty steama, czyli jak ktoś już będzie padał z energii, to możemy zadać mu zastrzyk energii, tak? Tak jak mieliśmy w tej misji z wirusem. Eksplozywcy się przydają do zwiększenia procent szansy na wygraną, kiedy na przykład okupujemy jakieś miejsce albo walczymy z tymi tubelcami tutaj. W wojnie, której nie jesteśmy w stanie wygrać, tak? No dobrze. Tak więc zacznijmy. A jeszcze jest ciekawa rzecz, no bo oczywiście ten koleś, Abraham... O, jeszcze ciekawa rzecz. Mamy Abrahama i Jacka. Na jaki gwizd i za jaką potrzebą twórcy powielali imiona? Czy oni specjalnie chcieli, żeby był jednocześnie i Abraham, czy wiadomo, on się tutaj, sierżant się jakby nazywał Abrahamem na samym początku, tak? Jak był częścią Xenolajferów, prawda, jako tam tajniak, a Jack to był najbliższy kompan. Cały czas jest najbliższy kompan Brandona? Jakiego Brandona? Burdena, prawda, no, to też jest Jack. W każdym razie tak. Jack, tak. Dobra, czyli, aha, no właśnie, Abraham tutaj jest... ma nogę, że tak powiem, sztywną, tak? Czyli trochę jak pirat, prawda? No i trochę będzie zwalniał na pewno ekipę. Dlatego zastanowimy się, czy nie pozbyć się go od razu na samym początku. To oczywiście nie pozwoli nam wszystkich challenge wykonać, czy oczywiście zobaczymy te challenge.
Mianowicie tak, oczywiście trzeba pokonać, jeszcze nie pokonałem tego chaptera, jak widzicie, dotrzeć do obozowiska z 7 członkami, załogi w sensie. No, jak ubijemy tego gościa, to część się zdezerteruje. Musimy pokonać 4 patrole, używając tylko wojownika. Kurde, nie wojownika, żołnierza, no! I tak, nie możemy spać dłużej niż 25 godzin i nie możemy nigdy... Nasza podróż między poszczególnymi zonami, tak? Czyli strefami, nie może trwać dłużej niż 3 godziny. No i proszę bardzo, dotrzyj do obozu przed tym naszym czasem, tak? Czyli przed tymi 153 godzinami, żeby było śmiesznie. No, czyli możemy dotrzeć również do kampusu po czasie, tylko ciekawe, co to wtedy zmienia. No nic, to takie są nasze wyzwania, tak wygląda historia, może zacznijmy w końcu działać, tak? Więc tak, na początku trzeba wziąć sobie jakiegoś gościa pod tytułem... właśnie, jakiegoś skauta i tu mamy Explore. I teraz możemy wybrać kierunek. Wiadomo, że musimy się kierować na północny wschód, tak? Southeast. Więc zobaczmy na south. I teraz tak, każdy zone... Tak, możemy to jakby traktować jak mapkę. I teraz sobie wybaczycie, ale ja sobie tutaj skombinuję kartkę, która może mi się przydać, ponieważ to będzie tak jak kartki jak kratki na... kartce w kratkę. Prawie powiedziałem jak kartki na kratce w kratkę. Kartkę? Dammit! Trudne te sformułowania są. Dobra, mam kartkę, jestem zadowolony. Będę sobie rysował mapkę. Jak podróżować, jak dostać i co po kolei, po drodze. Kuźwa, co za ołówek, który ma spierdzieloną końcówkę. No w ogóle what the fuck. Okej, mamy naszą pozycję startową. I teraz tak. Oczywiście każdy, prawda, więcej zonów do skautowania to jest więcej godzin, więc wybierzmy sobie 3 godziny. I on teraz przez te 3 godziny będzie skautował i powie nam, co tam ciekawego jest na wschód. To albo nam nie powie, ale możemy zaczekać godzinę dłużej, bo on jeszcze nie powrócił. Dziadyga jeden. Coś się musiało dziać po drodze. Dobra, godzinę później wrócił, już jest lekko zdyszany. Okej, okay, I'm back, sorry for the wait, this is what I saw. Okej, okay, teraz mówi nam, co znalazł. Więc tak, na początku... Na początku znalazł tak jakby pozostałości po walce. So, remains. Okej, czyli będziemy mieli jako R to będzie remains. Dobra. Następnie, campus. Enemy camp got caught. Czyli to jest... enemy camp, tak? Czyli mamy obozowisko, czyli tutaj no jest już silna jakby ekipa, która może nas zaatakować i trzeba by się ogarnąć z nimi. No i potem znowu widział jakieś tam Remains of Battle. Okej, dobra, czyli szczątki wojenne. Czyli mamy szczątki, obozowisko, ale przeciwnika i szczątki. Tak wygląda nasza droga na wschód. Dobra. Okej, to teraz tam będzie nam jojczył, że... Jak coś, to się mnie pozbądź w dowolnym momencie. Dobra, zobaczmy jak będzie wyglądał travel. Gdybyśmy szli na wschód... Bo mamy oczywiście, proszę... A, 2 godziny szliśmy wschód, tak? Ponieważ ten nas spowalnia. Kiedy byśmy go uciukali, to byśmy mieli normalnie godzinę tylko na podróż, tak? Więc trzeba się zastanowić, czy się go nie pozbyć. I chyba tak właśnie zrobimy, żeby tę misję jakby... doprowadzić do końca. Ale okej, na początku możemy oczywiście zrobić scavenge, czyli szperaj w poszukiwaniu różnych syfów. Więc robimy searcha przez 3 godziny. I co znajdziemy koło tego czołgu dziwnego? Okej, znaleźliśmy 4 magazynki i to wszystko. Dobra. Zobaczmy teraz, jak bardzo się ten koleś zmęczył. Zobaczmy first. Wszyscy mają good, ale Neil G ma okej. Spoko, czyli już nikt nie ma perfekcyjnego jakby napojenia organizmu. Ale spoko, z tym to będzie różnie, sami zobaczycie. Neil G! No dobra, teraz pytanie. Czy rzeczywiście chcielibyśmy się pozbyć Abrahama? Okej, doszliśmy teraz tu. Może użyjemy jeszcze innego naszego scouta, na przykład Romero, żeby poszedł i eksplorował na przykład północ, tak? Bo, kurde, sorry. Upewnię się na pewno, czy w dobrym kierunku idziemy. Mission status. South East. No właśnie, na południowy wschód, a nie na północny wschód. Kurde. South East. No, kurza mać. O, bym zwalił? Bym szedł na północ i bym nigdy nie doszedł. Dobra, czyli... Romero, powiedz mi, jak wygląda sprawa z...
Aha, widzicie, te zasieki oznaczają, że nie możemy iść. Okej. Czasami jeszcze zdarzają się lokacje, w których nie możemy iść. Nie możemy iść w kierunki różne, tak? Czyli może się okazać, że jest ściana, albo rzeka, czy jakiś wąwóz, albo właśnie jakieś takie zasieki, czyli nie możemy iść stąd na południe, czyli tak jesteśmy skazani na wschód, gdzie jest kampus przeciwnika. No i teraz, możemy wziąć sobie jakiegoś na przykład Jacka, który może na przykład, prawda, tutaj przewodzić atakowi. No i teraz tak, będziemy oczywiście szli na wschód. No i teraz tak, jak on pójdzie sam, jest 30% szansy na sukces. Jak użyjemy eksplozywów, od razu mamy plus 50, ale możemy użyć na przykład dwóch żołnierzy. Weźmy sobie Sama i Grey Shocka i nasz procent na zwycięstwo to już jest 80. To nie jest źle, więc wydaje mi się, że możemy zaatakować. I zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, damn it! Już na samym początku jeden z kolesi nam już padł. It's been a tough battle, we lost some. But we won and we won't let this sacrifice be meaningless. No dobra, no to się okazało, że już na samym początku... O kurde, nie trafiłem oczywiście w przycisk. Straciliśmy człowieka. Nie możemy mieć 80%. No cóż, bywa i tak. Początek niezbyt jakiś ciekawy. Okej, 4 magazynki, 7 racji wody. Okej, dobra, czyli jest nieźle. Dajmy wodę Nilowi. Nie, trzeba dawać jak naprawdę jest potrzebne, żeby nie marnować tej wody. Dobra, doszliśmy do kampusu. Teraz możemy iść na południe. Chociaż jak pójdziemy na wschód, to... A, water, no dobra. Jak pójdziemy na wschód, no to się okaże, że co? Że mamy tam szczątki wojenne, więc to jest całkiem dobry kierunek jeszcze, wydaje mi się. No tak, ale cały czas nas Abraham spowalnia, więc wiecie co? Pomimo, że już straciliśmy jednego człowieka... Dobra, nie, Abraham jeszcze z nami pochodzi trochę, może on w ogóle czegoś się przydaje? Widzicie, on się do niczego nie przydaje, on po prostu nas po prostu spowalnia, tak? Więc to jest ten nasz główny wybór moralny. Czy chcemy, że Abraham szedł razem z nami i spowalniał całą ekipę, czy nie? Więc zostawmy, niech chwilowo jeszcze z nami Abraham pochodzi. I jeszcze ciekawa rzecz, w takich miejscach jak kampus, jak taki obóz, możemy spać. Spanie jest ważne, żeby regenerować sobie energię, tylko teraz nie jesteśmy za bardzo zmęczeni, więc moglibyśmy iść dalej na wschód, co właśnie zrobimy. I idziemy jeszcze raz na wschód, ponieważ wiemy, że tam są szczątki wojenne. Okej. Jak widzicie, powoli ludzie zaczynają być coraz bardziej spragnieni. Skawędżujemy, 3 godziny. Nie trafiłem oczywiście, no bo po co miałem trafiać? Zobaczmy, co ciekawego znajdziemy w tym czołgu. Prawdopodobnie... O, czekaj. Six clips of ammo. Oczywiście każdy magazynek, no to wiadomo, że my... Każda osoba, którą weźmiemy do ataku, no to wymaga jednego magazynku, tak? Więc to tak się przelicza. No dobra. Więc czas wziąć na przykład sobie takiego Romero i zobaczyć, jak wygląda sprawa na południe. Tak, south. Pójdźmy... Okej. Dobra, nie. Widzicie, czas jakby jest wydłużony, więc dajmy mu wody. Wydaje mi się, że to powinno mu trochę pomóc. O, teraz już nie będzie marudził, może eksplorować. I teraz pójdziesz na południe. Proszę bardzo, wiele lepszy outcome, nie? 3 zony, tak mi się wydaje optymalnie. Okej, wrócił od razu. Okej, to co znalazł to. Okej, na początku pustka. Nic nie ma, dobra. O, potem znowu pustka. Nic nie ma. O, i na samym końcu znalazł kaktus. Okej. Kaktus się może przydać, ponieważ kaktus to oznacza wodę, tak? Czyli tak to wygląda tutaj. Proszę bardzo, okej, sobie to jeszcze narysowałem, żeby było śmieszniej. Dobra. Czyli co? Czyli woda nam na pewno się przyda. Jeżeli mamy spokój, jeśli chodzi o podróż, to jest nieźle, tylko będziemy musieli jak najszybciej znaleźć ten mój moment na odpoczynek. Więc idźmy na południe, ponieważ wiemy, że południe jest całkiem spokojne. Nic się nie powinno zadziać. Please, I need to drink. Zobacz, teraz zobaczymy, jak ludzie potrzebują... Jaki jest status naszych kochanych żołnierzy. Proszę bardzo. Wszyscy oprócz Nilji i Romero potrzebują wody, tak? Więc teoretycznie jest komenda, żeby oddać wszystkim wodę, ale dajmy tylko tym, którzy rzeczywiście potrzebują, ponieważ rozdysponowujemy je, te wody jakoś, jak zauważyliście, pojedynczo. Więc każdy dostanie wodę.
Nawet Abraham. Chociaż Abraham... Właśnie, Abrahama niekoniecznie musimy tak jakby poić, tak? To trochę będzie... trochę będzie to niehumanitarne podejście, przyznam szczerze. Ale jeżeli on się wycieńczy na przykład i go zostawimy, to mam nadzieję, że niewiele jakby stracimy przez to. A w poprzedniej mojej rozgrywce było tak, że go po prostu na samym początku już ustrzeliłem. I to, że go ustrzeliłem, to dwóch żołnierzy mi odeszło, bo stwierdziło: co to w ogóle jest? What the fuck? Stary, przyszedłeś do naszej ekipy i od razu zastrzeliłeś naszego, kurczę, poprzedniego sierżanta? Ty, człowieku bez serca, prawda? Ty, knurze. Odchodzimy, tak? No i było trzeba od razu na początku bez trzech ludzi się obyć. Idziemy oczywiście na południe. 3 hours later, okej, czyli rzeczywiście coraz bardziej nas spowalnia Abraham, ale spoko. Mam nadzieję, że damy radę. Travel jeszcze raz south. Tak, no więc teraz wydaje mi się, że jest szansa, że jak on sam z siebie się wykończy... I can barely walk, we both know... No, oczywiście, tak, najwolniejszy żołnierz będzie zwalniał całą ekipę. Okej, okay, if you don't give me water and rest, we're all going to die. Ech, no i właśnie, to jest ten wybór, ale wydaje mi się, że moim planem jest iść z nim jak najdłużej się da, a jak już padnie, to będzie git. Tylko, że on cały czas będzie spowalniał moją drużynę i to bardzo. Chyba weźmy tutaj wodę z tych krzaków. Kurczę. Tak, on sobie wydobywa wodę z krzaków, no z kaktusa, tak? Okej, mamy 4 dodatkowe racje wody. No dobra, czyli jesteśmy teraz przy kaktusie. Okej, jesteśmy w tym miejscu, czyli zrobiliśmy 3 kroki na wschód i 3 kroki na południe. Zobaczmy sygnał. Chloe, okej, good, we are getting closer. Bardzo dobrze, jesteśmy coraz bliżej. Dobrze, mission status oczywiście zobaczymy. Okej, okay, southeast. Dobra, 21 racji wody, 124 godziny do deadline. Dobrze, nasz scout pójdzie jeszcze raz, sprawdzi, co się dzieje na południu i też pójdzie o 3 zony. Zobaczmy, jakie wieści przyniesie. Okej, okay, to co zobaczyłem. Okej, okay, czyli od razu na nowo jest pustynia pusta. Bo Jezu, znowu pustynia. Matko Boska, prawdziwa pustynia. Ło! Trzy zony bez niczego. No dobra, tylko nasi zaczną się powoli jakby męczyć. No i jeszcze Abraham tu w ogóle nas strasznie spowalnia. Dobra, idźmy na południe, póki wiemy, że tam jest spokój. Tylko trzeba zacząć powoli myśleć o odpoczynku. 4 godziny, ale nas spowalnia koleś. I need water. Dobra, idziemy jeszcze raz na południe. Zobaczymy, jak to się opłaci. No nie wiem, to jest taki strzał trochę. Normalnie byśmy szli w godzinę, tak? Nie, w 2 godziny zawsze jest. Please, I need to drink. Oj, ten też tutaj proszę już. Ledwo dyszy. A ten się jeszcze trzyma, skubany. Okej, okay, oni są już po prostu zmęczeni teraz. Dobra, zobaczmy, jak tam status wody. First. Okej, bad, perfect, bad, critical, Abraham. Okej, czyli Neil G i Starlish powinien dostać jeszcze wodę. Neil G, give water. I kto jeszcze tam? Star coś tam. Jakiś taki ziomuś z dziwnym imieniem. Starlish, o właśnie, masz wodę, chapaj. To jeszcze nie jest stan krytyczny, ale i tak dostaniesz wodę. Jeszcze ktoś płacze o wodę. Zobaczmy. Request information. Zobaczmy stamina. Good, okej, good. Dobra, to jeszcze nie jest tragedia. Okej, good, to jeszcze jest git. Nie, to chciałem zacząć jeszcze raz to z tym wodą, ale to chyba... Teraz i wyłącznie tylko Abraham i ojczy na wodę. Perfect, critical, okej, dobra, Abraham, dobra, trochę. Tak, idziemy na południe. Kurde, przestałem, no, straciłem rachubę, ile razy już poszedłem na to południe.